Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W cieniu dzisiejszej pięknej Ewangelii o uczniach z Emaus pozostaje bardzo częstą dzisiejsza lekcja, która również zasługuje na uwagę, w której święty Piotr pokazuje to fundamentalne połączenie dwóch elementów święta zmartwychwstania. Mówi on o tym, że oni, apostołowie, są świadkami zarówno zmartwychwstania, jak i tego, że Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, że On będzie właśnie sędzią, który będzie ludzi sądził. Jest to fundamentalne połączenie, bo właśnie przez zmartwychwstanie Chrystus pokazuje, że nie jest tylko nauczycielem, filozofem, mędrcem, ale że jest Synem Bożym, że jest mocen życie swoje oddać i znowu je odzyskać. A skoro jest Panem życia i śmierci, to przysługuje Mu również, aby sądzić ludzi. I na świadków tego zostają ustanowieni apostołowie. Dobrze wiemy, że apostołowie życie swoje oddadzą za to świadectwo. Widzimy ich, jak stają przed wysoką radą i tam pełni odwagi mówią, gdy wysoka rada chce im zabronić przemawiać w to imię, tam mówią oni: sami rozważcie, czy lepiej nam słuchać was, czy Boga. I oczywiście dla Wysokiej Rady to jest szok. To jest coś niewyobrażalnego, żeby prosty człowiek tak powiedział. Dlatego też czytamy, że próbują się dowiedzieć, czy kim są ci ludzie w ogóle. Jak się dowiadują, że to są prości, nieuczeni ludzie, to są w głębokim szoku. I słusznie. I słusznie, bowiem jest to ta moc Ducha Świętego, która uczyniła ich świadkami, świadkami gotowymi życie swoje oddać za to świadectwo. Człowiek, który jest gotów życie swoje oddać za swoje świadectwo, jest bez wątpienia święcie przekonany, że mówi prawdę. Ale w przypadku apostołów nie tylko byli oni święcie przekonani, że mówią prawdę, ale i Bóg potwierdził swoimi cudami to, że oni prawdę mówią. I my również im wierzymy. Tak jak wszystkie pokolenia chrześcijan, jak wszystkie pokolenia katolików, którzy uwierzyli tym świadkom, którzy przyjęli to świadectwo i którzy przekazują to świadectwo dalej. I teraz naszym zadaniem jest, aby to świadectwo przekazać, aby być tymi świadkami. Świadkami, którzy swoim życiem świadczą o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To jest bardzo ważny moment. Nie świadczymy dzisiaj przede wszystkim tym, że dużo o Panu Jezusie mówimy. Nie świadczymy mnóstwem słów. Człowiek, który dużo mówi o Panu Jezusie, niekoniecznie zdziała cokolwiek dobrego. Dlaczego tak jest? No dlatego, że aby człowieka nawrócić, nie potrzeba informacji. Człowiek, który chce poznać prawdę, znajdzie tą prawdę, albo raczej prawda znajdzie jego. Chociażby był nie wiadomo gdzie. Mamy przecież księdza w bractwie, który urodził się w zupełnie protestanckim kraju, w protestanckiej rodzinie, w czasach, w których internet wcale nie był jeszcze aż tak pełen informacji jak dzisiaj. I po prostu, jak człowiek chce szukać prawdy, to ta prawda go znajdzie. Tak jak święty Tomasz mówi, człowiek, który chociażby żył gdzieś tam w buszu, jeśli chce poznać prawdę, to ją pozna. Bóg pośle mu albo misjonarza, albo anioła, albo po prostu oświeci go co do tych praw, które konieczne są do zbawienia. Natomiast człowiek, który nie chce poznać prawdy, chociażbyśmy mu ją w twarz rzucili, to i tak on tej prawdy nie dostrzeże. A więc człowiek musi przede wszystkim zachcieć poznać prawdę. A my nie jesteśmy w stanie przełączyć takiego guzika, takiego przełącznika w ludzkiej duszy i sprawić, że on zachce. Nawet sam Bóg, który pomimo, że jest wszechmogący, stwarzając naszą wolną wolę, zobowiązał się, że jej już nie zniszczy. Bowiem jego zdanie jest niezmienne. Jeśli stwarza wolną wolę, to nie po to, aby ją później łamać. Jednak Pan Bóg może człowieka mniej lub bardziej zalać łaską, zalać dobrymi natchnieniami do tego, żeby on tej prawdy szukał. Może tą jego duszę pobudzać, jakby w
pewien sposób inspirować do tego, żeby tej prawdy szukała. Dlaczego Pan Bóg jednych mniej, a innych bardziej pobudza? Każdemu Pan Bóg daje łaskę, która jest potrzebna jemu konkretnie, w jego konkretnych warunkach do zbawienia. Łaskę wystarczającą do zbawienia. Sama sprawiedliwość Boża tego się domaga. Jednak można otrzymać tych łask mniej lub więcej. Może być jeszcze dużo więcej tych łask. W Fatimie Matka Boża mówi, że dusze idą do piekła nie dlatego, że tyle jest okazji do grzechów. Nie dlatego, że świat jest zepsuty. Nie dlatego, że masoni coś tam knują. Nie. Tyle dusz idzie do piekła, bo nikt się za nie nie modli i nie ofiaruje. Bo nikt się za nie nie modli i nie ofiaruje. Każdy z nas, jako część tego mistycznego ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, może, tak jak mówi święty Paweł, dopełnić w sobie to, czego nie dostaje męce Chrystusowej. Oczywiście, że męka Chrystusowa jest już pełna, jest już kompletna. Jednak my, jako część Jego mistycznego ciała, możemy w nas właśnie dopełnić to, co do nas należy. Możemy poprzez nasze pokuty, nasze modlitwy, nasze umartwienia i duszom łaski wysługiwać. I w ten sposób sprawić, że dostaną więcej tych łask. I być może właśnie taka dusza, która nie wykorzystałaby tych łask, które otrzymała do tej pory, właśnie otrzyma takie inspiracje, które sprawią, że ta dusza zechce szukać tej prawdy i być może ją właśnie znajdzie. A jeśli zechce jej szukać, wytrwa w tym pragnieniu, to znajdzie ją na pewno. Bardzo łatwo jest ulec takiemu złudzeniu, że my musimy dużo mówić, musimy dawać takie świadectwo właśnie nauczając, mówiąc. Pamiętajmy o tym. Historia nie zna praktycznie takich przypadków ludzi, którzy w dyskusji by się nawrócili. To nie dyskusja jest potrzebna, to świętość jest potrzebna. Potrzebujemy przede wszystkim sami przepełnić się tą łaską, aby tą łaskę rozlewać dalej. I tutaj dochodzimy do tego fundamentalnego, pierwszego elementu tego okresu zmartwychwstania, czyli Wielkiego Postu, bowiem Wielki Post i czas paschalny są ze sobą bezpośrednio powiązane i nie do rozłączenia, bowiem musimy najpierw umrzeć dla grzechu, aby żyć razem z Chrystusem dla Boga. Nie da się tych rzeczywistości rozdzielić, a jak się próbuje je rozdzielić, to zostaje z tego tylko taka niewyraźna mrzonka, takie mówienie o sztucznej radości, uciekanie przed rzeczywistością gdzieś tam w mrzonki, że o, teraz Chrystus zmartwychwstał, my się radujemy, żyjemy dla nieba, ale to w tym wszystkim nie ma żadnej mocy, jeśli nie ma tego pierwszego elementu, jeśli nie ma śmierci dla grzechu. Jeśli najpierw nie umarliśmy dla grzechu poprzez walkę z naszymi przywarami, poprzez konkretne dobre postanowienia, dobre nawyki, które wypracowaliśmy, jeśli nie umarliśmy dla grzechu, jeśli wciąż mamy mnóstwo tych złych nawyków, przywar, grzechów, w których trwamy, to nie jesteśmy w stanie przyjąć tego życia Chrystusowego. Nie jesteśmy w stanie wtedy żyć w Panu Bogu. Nie jesteśmy w stanie przyjąć dużo łaski. Nie jesteśmy w stanie jej również przekazać innym. I wtedy nie jesteśmy żadnymi świadkami. Co więcej, możemy się okazać złymi świadkami, o których czytamy, że przez takich poganie bluźnią Bogu. Przez takich, którzy przyznają się do Pana Jezusa, ale swoim życiem temu zaprzeczają. Dzisiaj prośmy, abyśmy do tych nie należeli, ale do tych, do których należeli wszyscy ci wielcy męczennicy, ci wielcy świadkowie, którzy przepełnili się łaską, umarli dla grzechu, przepełnili się łaską i rozlewali tą łaskę na innych, na dusze, którzy naprawdę w ten sposób duszę zbawiali, do Chrystusa prowadzili. Z piekła wyrywali. Oczywiście nie w sensie tych, którzy już tam trafili, ale tych, którzy do tego piekła zdążali. Prośmy o to, abyśmy potrafili z grzechu się oczyścić, łaskę przyjąć i tą łaskę przekazywać dalej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.